Przebudzonko. Film Matrix do dziś zdumiewa mnie tym, jak w mniej lub bardziej dosłowny sposób ukazuje nam obraz prawdy, a przynajmniej niektóre z jej warstw. Nie brakuje dogłębnych analiz, symboliki i interpretacji filmu, a na naszym polskim poletku najlepiej zrobił to oczywiście Aleksander Berdowicz na kanale Porozmawiajmy TV. Nie ma sensu, abym dublował coś, co zostało już zrobione, zwłaszcza tak dobrze, więc gorąco odsyłam do tego materiału. Sam natomiast pochylę się nad fragmentem, który nie został tam należycie omówiony, mianowicie nad finałowym starciem Neo z agentem Smithem. Oczywiście pomimo całej swojej efektywności i choreografii, nie jest to zwykła sekwencja akcji. Ma ona konkretne przesłanie, które bezpośrednio wiąże się z kolejną sceną, w której Neo wraca do życia i dopiero wtedy pokonuje wrogów. No, ale po kolei. Agenci uchodzili dotychczas za niemal niepokonanych, a najwłaściwszą reakcją przeciwko nim była ucieczka. Nie wynika to jednak z samej siły agentów systemu, ale również z pewnej bezcelowości podejmowania bezpośredniej walki, co rozwinę za chwilę. Neo jednak odrzuca strach i stawia czoła agentowi, podejmując się właśnie bezpośredniego starcia. Gdzie Smitha możemy uznać nie tyle za agenta systemu, co wręcz alegorię ogólnie systemu. Jest jego awatarem, a Neo zamiast partyzantki i unikania konfrontacji staje mu naprzeciw z pełną pewnością siebie. Jest buntem, nie postępuje jak inni, przełamuje schemat. Jest to małe zwycięstwo, bo w bohaterze zaszła zmiana. Poczuł sprawstwo, moc. Mam tę moc, mam tę moc. Sama walka dobrze ukazuje zmagania, że nawet zadając cios systemowi, potem oddaje on z niepojętą siłą. Neo się nie poddaje i postanawia walczyć do końca i wygrywa. Dokonuje czegoś, co wydawałoby się, że jest niemożliwe. Walczył i zwyciężył, pokonał system. A tak przynajmniej można by myśleć. Tyle, że systemu nie da się pokonać, będąc częścią systemu. I o to chodzi w tej scenie. Smith wraca nienaruszony. Z systemem można walczyć, ale nie można z nim wygrać. Nie można go pokonać. To jest ta bezcelowość, o jakiej wspomniałem wcześniej. Dlatego w tym wypadku skuteczniejsza jest ucieczka, bo walka niczego tak naprawdę nie zmienia. Może mieć znaczenie dla osobistych przekonań, ale nie wpływa na prawdziwy status świata. Każde zwycięstwo jest iluzoryczne, bo to jest walka na scenie systemu, na jego poziomie, na jego zasadach. Po prostu nie ma tu możliwości, aby wygrać, bo gra się w jego grę. Z systemem nie wygrywamy, walcząc na poziomie systemu. Walka była przesądzona w momencie już jej rozpoczęcia. I ostatecznie dzieje się to, co musi, czyli Neo ginie. Gdy jednak powraca, nie jest już częścią systemu. Jego prawa na niego nie działają. Jest zupełnie poza nim i może nie tyle naginać te prawa, co wręcz łamać, formować. Jest wolny. Neo działa teraz z poziomu wyżej i dopiero działając z poziomu wyżej może pokonać system, co nie stanowi już teraz nawet wyzwania. Pokonuje system od środka, ale nie jako oddolny ruch w obrębie systemu, a jako ciało obce w systemie. Czyli krócej mówiąc, bezpośrednia konfrontacja z systemem, nawet jeżeli daje poczucie mocy i progresu, ostatecznie nie prowadzi do zwycięstwa. A nawet jeśli, to na taką miarę, jaka odpowiada systemowi, gdyż to on jest panem sytuacji. To manipulacja. Wciągnąć się w walkę i myśleć, że jest szansa na wygraną. Ale tej nie ma i nigdy nie było. Neo zniszczył system od środka, ale nie jako ktoś należący do systemu, a jako wolny i niezależny byt stojący ponad całą szopką Matrixa. I to jest kluczowe w zrozumieniu finału i samego filmu. Nie walczmy z tym, co jest, a kreujmy to, co pragniemy, na własnych zasadach, nie tych systemu, nie w obrębie jego ograniczeń. Neo, aby zmienić świat, najpierw musiał zmienić siebie. Na zakończenie, tak, wspomnę jeszcze tylko, że zbiorowa medytacja jest w stanie osiągać naprawdę niesamowite rezultaty w zależności od intencji.
jak chociażby zmniejszenie przestępczości o 50% na określonym obszarze, co zresztą zostało zbadane i udokumentowane. Właśnie taka forma pracy z energią kreacji spokoju i wzrostu świadomości ma dla mnie jak najwięcej sensu. Ale oczywiście to wyłącznie moja opinia, a każdy idzie ścieżką doświadczeń takich, jakich mu potrzeba. Do następnego.